Lenka. Lenka. Lenka napisała sobie wykro, napisała sobie mydlo. Tu ma, nie pokażę ci, pokój ma tyle bałaganu. Ma kredki porozrzucane. Mhm. Co ona tu porozrzucała? Bo rysowała na podłodze, wiesz? I ma kredki na podłodze porozrzucane. To teraz rysuje na balkonie. A nie, chyba po prostu zrzucała kartki. Teraz rysuje na stół. Ma taki stół przy oknie. Lęka. Ja czytam o Lęce. Lęka. Lęka tu ma porozrzucane kredy. Tutaj są kredy na boisku. Dzieci rysują, wiesz? Co na boisku rysują? No bo też można rysować kredą. A tu skacze i tu ma napisane numerki, wiesz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To są numerki, czemu? No bo to jest taka gra w pajacyta. Co to jest gra? No tak trzeba skakać po takich kwadratach. To jest taka zabawa. To się tak będziesz bawić, jak będziesz większy. Zaraz też skaczę. Okej. Chowaj! Dziewczynka ma swoją ulubioną świnkę, widzisz? To ona też ma maskotkę. No też ma maskotkę. I do niej maskotka królik przyszedł. Kolega tej świnki. Hello. Dobra. Hello. O, do buziaka. I tu się bawią. Cacynka już nie lubi hulaj hop, ta cacynka. No, przestała się bawić. Czemu? Bo jej było trochę smutno. Czemu? Inne dziewczynki nie chciały się z nią bawić, wiesz? Czemu? Ale zaraz sobie chyba coś się wydarzy ciekawego. Chyba ma nowego kolegę takiego, który jeździ na deskorolce. On jedzie na hulajnodze, a nie na deskorolce. No masz rację, pomyliłam się. O, i chyba będą się razem bawić. Kto? No Lenka i ten chłopczyk. Chłopczyk ma na imię Palko. Czy on jedzie? Co? No, on jedzie na hulajnodze. I to się będą razem bawić. To, nie, są tu taki bałagan w pokoju i znowu są tu znowu bałagan. No wiesz co, ona chyba znowu robi jakieś prace artystyczne. Ale pewnie poukłada. A, pobiegła zrobić papa koledze. Przez okienko mu robi papa. Czemu? No on chyba już idzie do swojego domku. Czemu? No to chyba jest wieczór, widzisz, że ona zasnęła w fotelu. Nie. To gdzie robi papa koledze? Tutaj widzisz, robi mu papa, tu ma rączki, robi mu papa i on jej też robi papa. Czemu? No, już skończy się bawić, teraz idzie do swojego domku. To ona się już pobawiła z nim i siedzą na płotku. Jej, tak? Siedzą na płotku i chyba rozmawiają sobie. Na jej płotku? Może to jest jej płotek. Bo to jest jej. Możliwe. Chyba tam tu ma domek, czym go tu nie widać? No bo jest chyba schowany gdzieś. Koniec.